Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a każdy, kto to kwestionuje, kwestionuje obowiązujące prawo, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości staje po stronie Julii Przyłębskiej w sporze o to, czy jej kadencja skończyła się w grudniu. Tymczasem obóz rządzący znów podzieliła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Od kilku miesięcy w Trybunale Konstytucyjnym trwa spór. Co najmniej 6 sędziów uważa, że kadencja prezes Julii Przyłębskiej zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. W związku z tym bojkotują oni ogólne zgromadzenia sędziów. Głos w sprawie władz Trybunału zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Pani Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto kwestionuje, po prostu kwestionuje obowiązujące prawo, jakkolwiek by próbować je interpretować. Tutaj żadnego sporu prawnego nie ma. To są wyłącznie kwestie związane z jakimś, powiedzmy sobie, ambicjami niektórych osób. Ta wypowiedź wydaje się jest nie tyle wiążąca prawnie, co w istocie jakoś wizerunkowo i moralnie ma tę sprawę porządkować. Wskazuje profesor Mieczysław Ryba. Wśród przeciwników prezes Przyłębskiej jest wieloletni współpracownik Zbigniewa Ziobro Bogdan Święczkowski. W związku z konfliktem między sędziami pod znakiem zapytania stoi decyzja Trybunału w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą tam skierował prezydent. Ja nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie i jestem przekonany, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmują decyzję w sposób absolutnie niezależny. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Według Solidarnej Polski są wątpliwości co do kadencji Julii Przyłębskiej. Mimo to współpracują z nią jako prezesem Trybunału. Jeśli są kierowane oficjalne pisma prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego, to one są kierowane na ręce prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julii Przyłębskiej. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, zajęciem się ustawą o Sądzie Najwyższym do tej pory sprawa nie stanęła na wokandzie. Stwierdzenie konstytucyjności tej ustawy i wejście jej w życie, zdaniem rządu, jest kluczowe dla uruchomienia środków na Krajowy Plan Odbudowy. W ubiegłym tygodniu swoje stanowisko w sprawie ustawy skierował do Trybunału Konstytucyjnego premier, poinformował prezesa Rządowego Centrum Legislacji profesor Krzysztof Szczucki. 96 stron argumentacji przemawiającej za tym, że ta ustawa uchwalona przez Sejm i Senat jest zgodna z konstytucją. Stwierdza zgodność tych przepisów ustawy z konstytucją RP, ale to nie nam ostatecznie o tym rozstrzygać. Stanowisko premiera podzieliło Zjednoczoną Prawicę. Słów krytyki nie szczędzi Solidarna Polska. Premier w swoim stanowisku odrzucił i zignorował orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które Trybunał wydał na jego wniosek, pisze na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Według tego stanowiska ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Prawem Unii Europejskiej ma być interpretacja traktatów Unii z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która na wniosek premiera została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niekonstytucyjną. Z taką argumentacją nie zgadza się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro i zapowiada, że do Trybunału skieruje swoją opinię. Prokurator generalny skorzysta z przysługującego uprawnienia prokuratorowi generalnemu i wyśle takie stanowisko. Będzie ono całkowicie diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował pan premier. Jutro zbierze się Sejmowa Komisja Ustawodawcza i wypracuje stanowisko Sejmu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.